Dobry wieczór, witam Państwa we wtorek, 24 listopada. Joanna Jędraszczyk-Kałówak, zaczynamy wiadomości dla niesłyszących. Jesień w pełni, a to oznacza szybsze zachody słońca. Gorsza widoczność na drogach może prowadzić do wypadków. Dlatego policja apeluje, aby na jesienny spacer zabrać ze sobą elementy odblaskowe. Sezon jesienno-zimowy to czas, kiedy szybko robi się ciemno. Niewielu pieszych zdaje sobie sprawę, że po zmroku stają się niemal niewidoczni dla kierowców samochodów. Dodatkowym utrudnieniem na drogach mogą być opady deszczu czy też śniegu. W trakcie jesienno-zimowych spacerów powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo, czyli powinniśmy zadbać o to, aby być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego. Ustawa Prawo o ruchu drogowym jasno mówi, że pieszy korzystający z jezdni poruszający się poza terenem zabudowanym powinien posiadać przy sobie elementy odblaskowe. Elementy odblaskowe powinny być założone na odzieży wierzchniej. Dobrym nawykiem jest również stosowanie takich elementów odblaskowych w terenie zabudowanym, ponieważ dajemy też szansę innym kierującym, innym uczestnikom ruchu drogowego dostrzeżenie nas znacznie większej odległości, nawet już 200 metrów. Apelujemy też tutaj do pieszych, aby przed wejściem na przejście dla pieszych upewnili się, czy kierowca nadjeżdżającego pojazdu nas widzi i czy zdąży bezpiecznie wyhamować swój pojazd, bo zdrowie jest ważniejsze niż pierwszeństwo. Ważne jest odpowiednie umiejscowienie odblasku, co zapewni jego skuteczność. Elementy odblaskowe najlepiej założyć na odzież wierzchnią, czy to na przedramienie, czy po prostu na nogawkę. Najlepiej, żeby to było od strony jezdni. Warto pamiętać także o elementach odblaskowych na rowerze, bo choć nie jest to obowiązek, może on uratować życie. Zgodnie z obowiązanymi przepisami światła w rowerze wystarczą, ale dobrym nawykiem jest również stosowanie elementów odblaskowych na odzieży wierzchniej, czy to stosowanie kamizelek odblaskowych, co daje właśnie też większą widoczność na drodze. Na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę wybierając odblaski? Na pewno warto sprawdzić, czy spełniają one odpowiednie normy jakościowe. Wybierając odblaski kontrolujemy też jakość ich wykonania oraz wytrzymałość materiału. W Polsce trwa druga fala lockdownu. Szczególnie dotknięte zostały branża fitness oraz gastronomia. Z naszą kamerą sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda na lokalnym rynku pracy w powiecie raciborskim i na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu na koniec października stopa bezrobocia wyniosła 4,6%, w skali kraju 6,1%. Mimo wzrostu o 23 osoby bezrobotne, to pracę podjęło 115 osób. Niestety w Powiatowym Urzędzie Pracy zgłoszono zwolnienie grupowe w firmie Rafako, gdzie do końca marca 2021 roku pracę straci 400 osób. Póki co jest to jedyne takie zgłoszenie w tym trudnym dla przedsiębiorstw czasie. Oprócz jednej dużej firmy, o której wszyscy wiemy, że są zwolnienia grupowe, nie ma sygnału zwolnień grupowych. Cały czas jeszcze realizujemy końcówkę tarczy, tak naprawdę ona jest jeszcze do grudnia, ta stara tarcza, więc no w zasadzie te działania już wygasają, natomiast jeszcze za listopad, za grudzień, gdyby się okazało, że jest jakaś firma, jeśli chodzi o dofinansowanie do wynagrodzeń czy pożyczki, które firmy mogłyby otrzymać, no to jesteśmy jeszcze cały czas aktywni. Zamknięte pozostają także granice z Czechami, a to może mieć wpływ na pracowników transgranicznych. To się wydarzyło tak naprawdę całkiem niedawno. Mieliśmy doświadczenia z tej pierwszej tarczy, kiedy Czesi rzeczywiście zamykali, więc tak to wygląda, natomiast ten przepływ pracowników jest coraz mniejszy, on jakby zostaje w kraju, nie ma jakby takiego dużego zainteresowania, jeśli chodzi o czeskie firmy na tym etapie. Zobaczymy, co się wydarzy, jak już dojdzie sytuacja do normalności. Jeśli chodzi o pomoc dla branż dotkniętych drugą falą lockdownu, którą zapowiedział rząd, niestety trzeba będzie poczekać, bo urzędy nie mają jeszcze możliwości dodatkowego wsparcia. To są dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że wciąż czekamy na ustawę, tak? Bo Sejm ma procedować ustawę, wiadomo, potem Senat, Prezydent, więc myślę, że z tego, co obserwujemy, powinna tarcza zacząć działać od 1 stycznia. Może wcześniej, ale z tego, co tak jakby kalendarium na to wskazuje, to od 1 stycznia. I tak jak pani mówiła, rzeczywiście mają być to wybrane branże. W PKD jest to 25 branży. No, tak jak mówię, tu są i restauracje, i sprzedaż detaliczna, i wyrób tekstylnych, na pracę na straganach i
targowiskach, działalność fotograficzna, no całe te spektrum PKD, o którym tu wspominałem, to jeżeli wejdzie to już, to na pewno będziemy informować, kto może do nas się zgłosić o tą pomoc i kto może ją otrzymać. Do tej pory na pierwszy etap tarczy antykryzysowej na konta przedsiębiorców powiatu raciborskiego trafiło łącznie około 34 milionów złotych. Pogoda za oknem robi się coraz bardziej mroźna, szczególnie nocą, gdy temperatury spadają poniżej zera. Osoby bezdomne są narażone na niebezpieczeństwo. Dla tych osób miasto Racibórz ponownie otworzyło ogrzewalnie. Azyl mogą także znaleźć w schronisku dla bezdomnych. Sezon jesienno-zimowy to dla osób bez dachu nad głową bardzo trudny czas. Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu oferuje pomoc w dwóch miejskich placówkach. Pierwsza placówka to schronisko dla bezdomnych Arka N w Raciborzu na ulicy Wiejskiej 18A. I tam przyjmowane są osoby na podstawie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej. My najpierw rozeznajemy sytuację i potem te osoby otrzymują skierowanie. Mamy na dzień dzisiejszy, w ogóle tam jest 45 miejsc dla osób, dla mężczyzn bezdomnych i 5 miejsc dla kobiet bezdomnych. Drugą taką placówką jest ogrzewalnia, która także mieści się na Wiejskiej 18A w nowoczesnym kontenerze. Tam jednak osoba nie potrzebuje skierowania i może tam spędzić maksymalnie 10 godzin od 18 do 8 rano. W schronisku jest całodobowe wyżywienie, czyli śniadania, obiady, kolacje. Natomiast ogrzewalnia jest taką formą pomocy, że tylko mogą liczyć na ciepłą herbatę. Także to jest taka jakby tylko, żeby tam przeczekać tą noc. Choć schronisko dla bezdomnych jest czynne cały rok i przez całą dobę, to noclegownia jest sezonową formą pomocy. Ogrzewalnia na razie będzie czynna do 1 stycznia, bo to potem będzie nowy konkurs, także do 1 stycznia tak średnio przychodzi 5-6 na razie osób. Czyli jak na taki sezon, kiedy jest w miarę ciepło, no to już jest spora liczba osób. Ani wiek, ani niepełnosprawność nie jest powodem, dla której bezdomny nie mógłby być przyjęty do schroniska czy noclegowni. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.